Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Skubany, a w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej zajmiemy się największym w historii okrętem podwodnym, który równocześnie pełnił rolę podwodnego lotniskowca. Jednocześnie zapraszam Was również na streamy, które odbywają się regularnie na Twitch, a link do nich znajdziecie w opisie filmu. Zamysł był bardzo prosty i inspirowany niebywale skutecznymi niemieckimi U-botami oraz sukcesem, jakie odniosło japońskie lotnictwo nad Pearl Harbor. Przeforsowany został przez samego admirała Isoroku Yamamoto, a polegał na zbudowaniu łodzi podwodnej zdolnej do przewiezienia w okolice wód terytorialnych USA samolotów, zdolnych zaatakować Stany Zjednoczone i rzucić Amerykę na kolana. Okręty klasy Sentoku, bo o nich będzie dziś mowa, mierzyły 122 metry długości, 12 metrów szerokości, 7,5 metra wysokości, a ich wyporność wynosiła 6500 ton. Udało zbudować się 3 jednostki z zaplanowanych 18 i każda z nich wyposażona była w hangar o długości 31 metrów i szerokości 3,5 metra, zdolny do przewiezienia 3 samolotów wodnych Aichi M6A1 Seiran w całości, które mogły zostać uzbrojone w bombę lub torpedę o masie do 800 kg, oraz na pokładzie znajdował się dodatkowy samolot w częściach. Ze względu na ograniczone możliwości ofensywne, rozważano nawet użycie broni biologicznej, która miała zostać zrzucona na amerykańskie miasta. Celem umożliwienia montażu hangaru zdecydowano się na wykorzystanie konstrukcji odbiegających od klasycznych łodzi podwodnych, a mianowicie poszerzono konstrukcję, co sprawiło wrażenie, jakby okręt składał się z dwóch okrętów o wspólnym dziobie i rufie. Problem stanowiło również zmieszczenie samolotu w tak wąskim hangarze, jednak tutaj skopiowano rozwiązanie stosowane przez Amerykanów w samolotach Hellcat i jednocześnie posunięto się o krok dalej, ponieważ zastosowano również składany statecznik pionowy. Dodatkowo, prócz samolotów na okręcie było do dyspozycji działo 140 mm, 4 działka przeciwlotnicze o kalibrze 25 mm oraz 8 dziobowych wyrzutni torped z zapasem 20 sztuk amunicji. Przy zastosowaniu 4 silników diesla o mocy 1680 kW, które mogły pracować w zanurzeniu dzięki wykorzystaniu chrapów, oraz 2 silników elektrycznych o mocy 525 kW, okręt przy ekonomicznej prędkości 14 węzłów uzyskał zasięg 37,5 tysiąca mil morskich. Okręt posiadał 2 peryskopy do obserwacji nocnej i dziennej, a kadłub został pokryty specjalną gumą mającą zakłócić pracę sonarów. Jednak skuteczności tego zabiegu nigdy nie potwierdzono. Dodatkowo, pierwszy raz w historii zastosowano tzw. gruszkę dziobową, która w sposób znaczący poprawiła hydrodynamiczne parametry okrętu, pozwalając na uzyskanie prędkości większej o 6 węzłów. Aby umożliwić start samolotu, załoga potrzebowała 45 minut od wynurzenia okrętu na przygotowania, a sam start następował przy rzuciu katapulty, która umożliwiała start nawet przy zburzonym morzu. Aby maksymalnie skrócić czas spędzony na powierzchni, zdecydowano się na zastosowanie zewnętrznego systemu rozgrzewania oleju silników samolotów, ponieważ te potrzebowały aż 20 minut pracy przed startem. Ze względu na brak możliwości rozgrzania silników w hangarze, pomysł okazał się praktyczny i bardzo skuteczny. Wracające na pokład samoloty miały lądować na wodzie i być wciągane na pokład przez dźwig. Łodzie I-400 i I-401 otrzymały swoje pierwsze zadanie bojowe w kwietniu 1945 roku i miało ono polegać na zniszczeniu kanału panamskiego, co miało odciąć Amerykanom możliwość szybkiego przemieszczania floty między Atlantykiem a Pacyfikiem. Atak ćwiczono na makiecie kanału panamskiego w skali 1:1, jednak gdy okręty i załoga były wreszcie gotowe do akcji, atak został odwołany ze względu na zajęcie przez Amerykanów Okinawy. Drugim celem ataku japońskich podwodnych lotniskowców miały być okręty floty Pacyfiku zakotwiczone na kotwicowisku w atolu Ulithi. Uderzenie zostało zaplanowane na 17 sierpnia 1945 roku, a lotnicy kamikadze otrzymali rozkaz zniszczenia tak wielu okrętów, jak się tylko da. Celem maksymalnego zaskoczenia wroga samoloty japońskie przemalowano w barwy US Navy. To uderzenie również zostało odwołane z powodu podjęcia przez cesarza Hirohito decyzji o kapitulacji Japonii, która zapadła 14 sierpnia 1945 roku, a okręty zawróciły do Japonii.
20 sierpnia z rozkazu dowództwa cała broń ofensywna została zniszczona łącznie z samolotami i torpedami, a same okręty zostały wytropione przez Amerykanów i skapitulowały. Trzeci z wybudowanych okrętów, I-402, został przerobiony na tankowiec i miał przewozić ropę z Indochin. Jednak nigdy nie wyszedł w morze. Przechwycone przez Amerykanów okręty zostały najpierw odholowane do tokijskiego portu, aby w końcu trafić do Pearl Harbor celem przeprowadzenia badań. Ostatecznie okręty zostały zniszczone po wystąpieniu Rosjan o udostępnienie łodzi do badań jako zdobyczy wojennej. Amerykanie tłumaczyli utratę okrętów brakiem wiedzy na ich temat. Oczywiście, jak wiele nowatorskich projektów, okręty klasy Sentoku nie były pozbawione wad, choć w wielu przypadkach były to wady wieku niemowlęcego i z czasem udałoby się je usunąć. Rzecz jasna, podstawowy problem stanowił rozmiar jednostki. Jednostka zbaczała kursu przy wietrze ze względu na rozmiar nadbudówki, a w zanurzeniu należało korygować kurs o 7 stopni w prawo z powodu asymetrycznej budowy kadłuba. Bezpieczna głębokość zanurzenia wynosiła zaledwie 82% długości okrętu, a przy awaryjnym zanurzeniu istniało prawdopodobieństwo, że okręt znajdzie się pod niebezpiecznym dla siebie kątem. Czas zanurzenia jednostki wynosił 56 sekund i był dwa razy dłuższy niż w przypadku innych okrętów, a to z kolei wiązało się z dużo większym zagrożeniem ze strony np. łodzi latających Catalina, pozostawiając jej dużo więcej czasu na przeprowadzenie skutecznego ataku. Prędkość w zanurzeniu również nie powalała. Przy użyciu silników elektrycznych jednostka przemieszczała się z prędkością 2 węzłów, a przy użyciu silników diesla prędkość wzrastała do 6,5 węzła. To wszystko w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej. Niezmiennie zapraszam Was do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie. Skubany!